Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo. Dzisiaj chciałem pokrótce opowiedzieć o dezinformacji, ale w ujęciu innym niż informacja nieprawdziwa, czy też tak popularnie nazywana fake newsem, ale po prostu o dezinformacji jako informacji, którą można realizować wpływ na postępowanie, na zachowanie, na myślenie i na cały proces decyzyjny, jaki zachodzi w umyśle człowieka. Że krótko tytułem wstępu zdefiniujemy sobie środowisko informacyjne. Ono funkcjonuje w trzech wymiarach. W wymiarze fizycznym, wszystkim tym, co Państwa otacza. W wymiarze wirtualnym, który jest głównym przedmiotem zainteresowania tej konferencji, oraz w wymiarze poznawczym, czyli całego procesu, w oparciu o który pozyskiwane bodźce z tych wymiarów wpływają na proces kształtowania poglądu. Nie istnieją te wymiary od siebie niezależnie. Środowisko fizyczne oddziałuje na środowisko wirtualne. Środowisko wirtualne również ma potencjał oddziaływania na środowisko fizyczne poprzez przekaźnik, którym jest w dużej mierze człowiek, który w oparciu chociażby o informację pozyskaną z wirtualnego środowiska informacyjnego podejmuje decyzję o działaniu bądź też zaniechaniu działania. Z perspektywy ośrodka, który planowałby prowadzić operację manipulacyjną, nie sposób postrzegać tych środowisk odrębnie. Aby na nie wpłynąć, należy je dobrze zrozumieć, rozpoznać uczestników tego środowiska, nie tylko ludzi, którzy w danej grupie społecznej funkcjonują, ale również to, w jaki sposób, jakie nawyki mają behawioralne, w jaki sposób reagują na wszelkie bodźce, które ich otaczają, również te fizyczne. W latach 40. i 50. rozpoczęto bardzo intensywne prace nad różnymi modelami manipulacyjnymi. Takie możemy w całej grupie nazwać. Jednym z takich modeli niezbędnym do tego, aby można było przeprowadzić proces rozpoznania takiej operacji, są modele subiektywizmu. Proszę mi powiedzieć, ile obrazów świata na tym wykresie widzicie Państwo obecnie? Mamy dwie postaci zdolne do procesu, do myślenia, X i Y. Mamy bodziec informacyjny, to może być krzesło, to może być jakaś informacja, oraz mamy środowisko bezwzględne. Mamy w istocie tutaj do czynienia z trzema obrazami świata. Prowadząc model rozpoznania tego, w jaki sposób który z obiektów postrzega informację, informację, która również obrazuje otaczający go świat, można modelować jego subiektywny obraz rzeczywistości. Jest to absolutnie niezbędny element do tego, aby można było w dalszej kolejności przeprowadzić proces manipulacji. Na tym prostym przykładzie, rozwijając algorytmy subiektywizmu, można uzyskać bardzo precyzyjny model postępowania człowieka, czy też grupy społecznej, którego nasycenie odpowiednimi bodźcami, informacjami, będzie z bardzo wysokim prawdopodobieństwem powodowało skutek, czy to działanie, czy to jakiś pogląd zgodny z zamierzeniem ośrodka, który taką operację planuje. Nie chodzi tutaj w istocie, w skali makro, nie chodzi tutaj o nic innego, jak wytworzenie bardzo precyzyjnych zasobów informacyjnych i przekazanie tych informacji skutecznie, czyli zgodnie z preferencją odbiorcy, do adresata. Jest to w istocie atak przy użyciu informacji na najważniejsze i najbardziej wrażliwe zasoby, jakie posiadamy, czyli percepcję, pamięć i myślenie. I to jest punkt wyjścia do badania i rozpoznania zjawisk związanych z dezinformacją. Co jest potrzebne w takim początkowym stadium? No przede wszystkim profilowanie. Profilowanie, które można uzyskać prowadząc albo rozpoznanie pasywne, czyli zdobywając informacje o użytkownikach, w tym zawęzimy się tutaj do środowiska wirtualnego, czyli w cyberprzestrzeni. Można je prowadzić rozpoznaniem aktywnym. To są te bardzo często różne zjawiska komunikacyjne, które
identyfikujemy w sieciach społecznościowych, kiedy pojawia się jakaś informacja, czasami infantylna, czasami nieprawdziwa, czasami wywołująca skrajne emocje, ale trudno jest zidentyfikować cel tej informacji, źródło tej informacji oraz kontekst sytuacyjny. Z jakim wydarzeniem tak naprawdę ta informacja ma związek? Bardzo często tego typu działanie jest kwalifikowane do katalogu działań aktywnego rozpoznania. Bo o co chodzi? Chodzi o to, jaką reakcję ta informacja w grupie, którą przeciwnik informacyjny bada, wywołuje. Czyli mówiąc potocznie, jaki uzysk on jest w stanie uzyskać, obserwując reakcję społeczną w cyberprzestrzeni. Możemy strywializować prosty przykład. Na przykład w forum internetowym poświęconym weganom można wypromować informacje o zdrowym mięsie i bardzo szybko na tej podstawie profilować poszczególnych użytkowników, ich reakcje, czas reakcji, stopień reakcji, aby stworzyć sobie obraz profili psychologicznych osób, które w tej grupie zamkniętej, dedykowanej, no bo to forum poświęcone weganizmowi, funkcjonuje. W jaki sposób wypracowano ten model? Na badaniach. Badano ludzi, badano zwierzęta. To, co w dużym skrócie oczywiście, wynikiem tych badań było opracowanie modelu stałego nasycania aktora, który jest atakowany informacyjnie, z preparowanym zasobem informacyjnym. On w dalszej części prezentacji zawsze będzie czerwonym kółkiem. W tym przypadku może być to informacja prawdziwa, informacja nieprawdziwa, informacja zmanipulowana, chociażby informacja podana w jakimś bardzo sugestywnym kontekście. To, co jest najistotniejsze, to jest ten moment, w którym obiekt, który jest atakowany informacyjnie, musi nad tą informacją przeprocedować. On ją uzyskał. Każda informacja, którą uzyskujemy, wywołuje u nas proces poznawczy. W związku z tym wpływa na nasz proces decyzyjny w krótszej lub dalszej perspektywie. Brak reakcji to też jest informacja. Po pewnym czasie prowadzenia tego typu rozpoznania, ośrodek, który prowadzi działania ofensywne, to jest ten, który znajduje się tutaj po lewej stronie, wytwarza sobie obraz, czyli model poznawczy aktora, którego informacyjnie atakuje. Dzięki temu uzyskuje nic innego jak jego subiektywny model postrzegania świata, który będzie mu potrzebny do tego, żeby móc dalej prowadzić i rozwijać operację manipulacyjną. Znajdowanie się aktora w dłuższej perspektywie czasowej w takim środowisku prowadzi do dualizmu poznawczego, do dezorientacji, dlatego że zaczyna funkcjonować w środowisku informacyjnym, które jest zintoksykowane przez atakującego oraz w naturalnym, tym, które nie zostało poddane procesom manipulacji. Długookresowym celem działania tego typu operacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której ośrodek atakujący będzie kontrolował to, w oparciu o jakie informacje obiekt atakowany wyciąga wnioski. Dlaczego jest to efektywne i dlaczego dezinformacja nie może być klasyfikowana jako informacja nieprawdziwa? W dużym uproszczeniu, nie tracąc czasu na pogłębianie tego procesu, zwróćmy uwagę na podstawowe komponenty procesu decyzyjnego. To jest najbardziej istotny element, zaraz obok procesu refleksji, który jest poddany procesowi oddziaływania. Znane są Państwu pojęcia pewnie takie jak zarządzanie refleksyjne. W istocie chodzi o zarządzanie procesem wnioskowania w oparciu o dane zgromadzone w nieświadomości, w pewnym takim magazynie wszystkich doświadczeń, poglądów, wydarzeń z Państwa życia, w oparciu o które przez ten moment refleksji następuje kształtowanie poglądu. Trwałe nasycanie tych zasobów informacją zmanipulowaną, odpowiednio przygotowaną, niestety powoduje trwały wpływ na sposób kształtowania poglądu, ponieważ zasoby, w oparciu o które ten pogląd jest kształtowany, chcąc nie chcąc, po upływie czasu się zmieniają. Kilka przykładów. Analizując dokładnie retorykę publikacji strony internetowej Sputnik, nie wiem, kto z Państwa zna Sputnika? Całkiem sporo.
prowadziliśmy badania efektu retorycznego, czyli tego, w jaki sposób jest konstruowany tekst, jaki efekt on wywołuje u odbiorcy i na ile struktura jest utrzymana w tych publikacjach logicznie. Bezwzględnie z publikacji, które są wyprowadzane w tym medium, są utrzymywane cały czas bardzo precyzyjne wektory oddziaływania. Proszę zwrócić uwagę na ten slajd, który przedstawia tak naprawdę publikację związaną z kwestią polityki historycznej, która wyprowadza czytelnika w dwa bardzo precyzyjne, wskazane, ale nie wprost sugerowane obszary. Obszar relacji Polska-Rosja i z drugiej strony obszar relacji USA-Polska-Rosja. Na tym przykładzie widać wyraźnie cele informacyjne, które realizuje ośrodek prowadzący taką operację. Z jednej strony kształtuje fałszywy obraz pozytywnych relacji pomiędzy Polską a Rosją, a z drugiej strony zakłóca obraz rzeczywisty relacji transatlantyckich, którym jesteśmy związani w ramach organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. A kto z Państwa nie czyta Sputnika? Nie jestem pewien. To jest jeden z 30 modeli, jakimi jest nasycana infosfera w środowisku wirtualnym. Czyli jeden z tych niezbędnych komponentów operacji wpływu i kształtowania środowiska poznawczego. Nie wiem, na ile Państwo dobrze widzicie, tutaj te piktogramy są na takim szarym tle. Jest to obszar informacyjny, który jest związany z tylko i wyłącznie stroną Sputnik. Następnie te informacje są propagowane na pewną jakby ilość stron internetowych, które prezentują różne alternatywne informacje albo zawsze prawdziwe informacje. W związku z tym dostęp do tych informacji na tym poziomie jest po pierwsze z jawną afiliacją, ponieważ te teksty w sposób bezpośredni można związać ze stroną Sputnika. Po drugie oddziałują już na zupełnie inne grupy odbiorców. Następnie jest proces transferu, przekazu z tych materiałów. Nie materiałów samo w sobie na zasadzie Ctrl-C, Ctrl-V, tylko w formie opinii do blogosfery. Tutaj następuje moment ucięcia tej afiliacji. Moment, w którym nie można na pierwszy rzut oka powiązać publikacji blogera, opinii blogera z materiałem, który wcześniej był publikowany na stronie Sputnika. Następnie w pierwszej fazie następuje pewna redystrybucja tych treści przy użyciu mediów społecznościowych, tych najpopularniejszych, Facebooka, Twittera i w zależności od tego, jaki jest cel danego działania komunikacyjnego, te materiały są dystrybuowane do precyzyjnie wybranych grup odbiorców. Od obszaru związanych z opiniami, z dyskusjami, z komentarzami w internecie, po fora tematyczne, dedykowane bardzo specyficznym środowiskiem informacyjnym są fora poświęcone obronności, w które gdyby ludzie się dosyć angażują emocjonalnie w przypadku kontrowersyjnych wydarzeń, czy to związanych z bezpieczeństwem, czy z polityką. Hybrydy, czyli takie zasoby, takie magazyny treści w internecie, które się tworzy do dalszych procesów oddziaływania. Następnie te informacje już z wielokrotnie zagubioną, czy zgubioną celowo, maskowaną afilacją są wtłaczane do środowiska informacyjnego przy wielu różnych okazjach. I to nie jest proces, który jest realizowany wyłącznie na bieżąco, czyli w bieżącym kontekście sytuacyjnym, bieżącej publikacji, ale bardzo często możemy obserwować moment z powrotu do materiałów informacyjnych zgromadzonych tutaj, lub w mediach społecznościowych, które służą uwiarygodnieniu pewnej narzuconej wizji wydarzeń czy narzuconej wizji świata. Kto z Państwa pamięta, był taki incydent dosyć zinfantylizowany, opublikowania fałszywego wywiadu z jednym z polskich generałów w 2016 roku. Był taki incydent, na stronach internetowych został opublikowany fałszywy wywiad, który był wymierzony chociażby w relacje transatlantyckie, negatywnie obrazował państwa sojusznicze, wojska sojusznicze, dowództwo wojsk sojuszniczych. Dosyć szybko spotkał się ten materiał z dementi było szeroko publikowane, było również umieszczone w biuletynie
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jako taka pewna formuła wyjaśnienia czytelnikom, co tak naprawdę się wydarzyło. 3 lata później dyskusje na temat tego samego wywiadu wróciły w mediach społecznościowych i to, co było szczególną cechą tych dyskusji, to był fakt, że było bardzo trudno osobom, które wiedziały o tym, że ten materiał jest zmanipulowany, przekonać użytkowników, iż jest to nieprawda. Bo po 3 latach ilość informacji, jaka była związana z tym wywiadem w internecie, była większa niż ta, która była związana z dementi. Wszystkie te informacje są dostępne z poziomu wyszukiwarki Google'a. Naturalna infosfera na tym wykresie to jest mniej więcej poziom wyszukiwarki Google'a. Powyżej mamy operacje już bardziej specjalistyczne, operacje specjalne, informacyjne, wymierzone w poszczególne osoby, wąskie grupy społeczne. Dzisiaj nie będziemy o nich rozmawiać. Jak wspomniałem Państwu wcześniej na jednym z wykresów, idealną sytuacją, do której dąży przeciwnik informacyjny, jest uzyskanie stanu kontroli. Kontroli nad tym zasobem informacyjnym, z którego korzysta użytkownik. To jest oczywiście działanie w wymiarze otwartym, jawnym i ogólnospołecznym. Natomiast nieco inaczej wygląda ta struktura w przypadku operacji specjalnych. Krótki przykład tego, w jaki sposób było maskowane użycie broni chemicznej w Gucie, gdzie wojska wspierane przez Rosjan Baszara el-Asada dokonały ataku na ludność cywilną przy użyciu broni chemicznej, co wywołało ostrą reakcję zachodniej anglojęzycznej opinii publicznej, ale również w Polsce był ten temat dosyć wrażliwy. Proszę zwrócić uwagę, że reakcja na te wydarzenia miała charakter rozproszony, ale bardzo spójny, ponieważ reagował cały aparat państwowy. Był w dementowanie lub przekazywanie, narzucanie pewnego sposobu postrzegania tych wydarzeń zaangażowany zarówno aparat Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aparat bezpieczeństwa, w tym wojsko. Uruchomione działania komunikacyjne w sieci społecznościowej po polsku w całkiem dobrej jakości, jak na czas reakcji. Oraz oczywiście implementowane to wszystko przy użyciu wzorca. Te działania i ta reakcja informacyjna jest planowana. Proszę przeczytać te dwa sformułowania. Jedno wypowiada Ławrow, drugi wypowiada Nabieńca. To był ambasador Rosji przy ONZ-cie. Proszę się zastanowić, jaki efekt retoryczny one wywołują, mimo tego, że są pozornie ze sobą niespójne. Mają praktycznie taki sam efekt u odbiorcy. Wywołują bardzo zbliżony efekt u odbiorcy. I ta retoryka jest później używana w całym procesie oddziaływania. Dlatego efektywność tego typu działania jest znacznie większa niż efektywność dementi czy po prostu jakiegoś prostego PR-owego działania komunikacyjnego. Co się stało w Polsce? Widzieliśmy działania komunikacyjne skierowane w maskowanie tych wydarzeń w Gucie, które fizycznie miały miejsce. Z uwagi na to, że był czas reakcji bardzo krótki, to materiały informacyjne, które były publikowane z polskimi nagłówkami, pochodziły jeszcze z kampanii wyborów prezydenckich z 2016 roku w Stanach Zjednoczonych. Czyli część materiałów związanych z różnymi teoriami spiskowymi, które wtedy były wymierzone w Clinton, była rozpropagowywana w polskiej sieci w związku z wydarzeniami w Gucie, w związku z wydarzeniami w Syrii. Wzmogła się propagacja materiałów filmowych, wideo z polskimi napisami, w których te teorie spiskowe były uwiarygadniane i rozpropagowywane. I to jest działanie, powiedzmy, stosunkowo proste i oczywiste. Natomiast mieliśmy również do czynienia z pewnym zespoleniem tych działań z reakcją aparatu państwowego. Na czym ona polegała? Na zaangażowaniu, falsyfikowaniu i maskowaniu wydarzeń poprzez filmy, materiały wideo realizowane poprzez sektor wojskowy, które miały uwiarygadniać informacje, jakoby tego ataku nie było. Więc z miejsca pozorowanego, które miało przypominać miejsce tych wydarzeń, były nagrywane, relacjonowane na żywo wywiady z żołnierzami lub z osobami przebranymi za żołnierzy,
które miały w oczach opinii publicznej uwiarygodnić informację, że w istocie się nic nie stało. W tym czasie bardzo intensywnie zaczyna publikować Sputnik. W sumie wzmianek na temat tych wydarzeń w tych kilku dniach było 128. Nie wiem, czy mamy drugie medium w Polsce, które wyprodukowało 128 publikacji na temat tych wydarzeń. Chyba tej ilości nie uzyskaliśmy do dnia dzisiejszego. Ilość teorii, wątków, które były wprowadzane do środowiska informacyjnego, jest bardzo dużo. Tutaj jest 7 takich głównych, czyli tak jakby 7 głównych wiadomości, które oponent informacyjny chciał przekazać w związku z tymi wydarzeniami. Natomiast to, co się rzuca w oczy, to nie jest przypadek, że tych informacji jest tak dużo. Bo co one wprowadzają u odbiorcy? One wprowadzają szum informacyjny, pewną dezorientację, brak możliwości jasnego, szybkiego, klarownego wykształcenia poglądu na temat jakichś wydarzeń. W anglojęzycznym środowisku informacyjnym dużą popularność ze względu na dosyć duży ładunek emocjonalny uzyskał materiał filmowy, w którym mała dziewczynka dusiła się wskutek reakcji na gaz. Ona była polewana wodą, lekarze starali się ją ratować. Co się pojawiło w modelu dystrybucji? Wywiad z lekarzami lub osobami, które się za takowe podawały, którzy stwierdzili, że znali tą dziewczynkę, ale ona w istocie nie reagowała na atak broni chemicznej, tylko to był wybuch paniki i astmy, bo oni ją leczyli na tą astmę od dłuższego czasu. W związku z tym to, co pokazują zachodnie media, jest nieprawdą. Różnica pomiędzy tym, co pokazywały zachodnie media, a tym materiałem jest oczywiście taka, iż no, jest inny potencjał wiarygodności przekazu zachodnich mediów w tym kontekście. Niemniej jednak zaangażowanie finansowe, czasowe, organizacyjne w wyprodukowanie tego typu materiałów po stronie przeciwnika informacyjnego było w tym czasie większe. Dodatkowym problemem był brak oficjalnych materiałów po stronie zachodniej. No bo w jaki sposób można zareagować informacyjnie na te wydarzenia, jeżeli nie mamy bardzo wiarygodnego, mocnego stanowiska oświadczenia? Były 3. Była informacja od sekretarza generalnego NATO, była wzmianka od rzecznika prasowego z Departamentu Stanu i pojawił się niedługo później raport francuskiego MONU. Więc tak naprawdę mieliśmy 3 mało, trzy materiały o niespecjalnie dużym potencjale popularności, takim naturalnym, wrodzonym, bo to były zwykłe dokumenty. Oczywiście służyły do redystrybucji. W celu uwiarygadniania tez o tym, co się działo na miejscu, nie wiem, być może z wyniku braku czasu, posługiwano się fragmentami filmów, czy też przygotowań do kręcenia filmów fabularnych. Tutaj fragmenty scen z filmu Husariego z 2016 roku, które były przedstawiane jako rzeczywiste wydarzenie. Co się działo w międzyczasie, co się na ogół dzieje w ogóle w takich sytuacjach w krajowej sieci? Jest kształtowane pewne poczucie zagrożenia. Ono ma miejsce również obecnie w związku z wydarzeniami w północnej Syrii. Poczucie i eksploatacja pewnych lęków, które są oczywiste, czyli promowanie informacji o różnych przepowiedziach, katastrofach, zagładzie nuklearnej, po to, aby wykorzystać ten kontekst sytuacyjny i obniżyć morale odbiorców tych informacji, ale również stworzyć pewne warunki w przyszłości do uległości, do tego, żeby w obawie przed takimi kategorycznymi wydarzeniami adresaci tego przekazu mieli mniejszy potencjał stawiania oporu. To, co się cechowało w tych dniach, to było pewna przewaga informacyjna, którą w początkowych godzinach uzyskał oponent. Tutaj materiały, czy to filmy, czy to materiały ze Sputnika, były stosunkowo wysoko plasowane w polskich sieciach społecznościowych. Na uwagę zasługuje reakcja MSZ-u, która również, polskiego MSZ-u, która również no nie uzyskała takiego zasięgu, ale była widoczna. Była widoczna i to było cenne.
Operacje specjalne. Komu z Państwa jest znany cyberberkut? To taka organizacja, która zajmuje się cyberszpiegostwem, wykradaniem materiałów rzekomo. To są materiały rzekomo wykradzione z ambasady Stanów Zjednoczonych. W istocie są w całości spreparowane. Operacje dezinformacyjne polegające na podrabianiu dokumentów dyplomatycznych czy też dokumentów z ambasad są dosyć starym zabiegiem, realizowanym od wielu, wielu lat. Jeszcze nie było na horyzoncie nawet internetu, kiedy tego typu operacje były realizowane, ale co widzimy tutaj? Tutaj widzimy nie sfałszowany, przerobiony cyfrowo materiał, tylko widzimy faktycznie wytworzony dokument, który następnie po zeskanowaniu został upubliczniony w ramach tego wycieku, tego śledztwa, które było prowadzone. Oprócz dokumentów były publikowane również różne mapy, relacji, powiązań, takie materiały uwiarygodniające ten przekaz, który był w tych dokumentach. A co było w tych dokumentach? W tych dokumentach była informacja o tym, że Stany Zjednoczone w Gruzji pracują nad tajnym laboratorium chemicznym. To było niedługo później po sprawie Nowiczoka i Skripali w Londynie, w Salisbury. Co się wydarzyło? To jest nasz internet. To są materiały, które są realizowane w oparciu o publikacje, oczywiście nie bezpośrednio rosyjskie, tylko w tym przypadku gruzińskie, ukraińskie i różne inne. I przenikały do polskiej infosfery bardzo skutecznie, nawet do prasy ogólnopolskiej. W Gruzji w związku z tymi materiałami, przekazami lokalnie wykonywanymi doszło do małych protestów. Na Ukrainie, ci z Państwa, którzy się interesują sytuacją w Donbasie, będziecie pamiętali na pewno końcówkę roku 2018, kiedy reprezentanci sił okupujących Donbas informowali o nadchodzącej prowokacji chemicznej, o nadchodzącej prowokacji z użyciem broni chemicznej. Były to konferencje prasowe następujące jedna po drugiej. Mniej więcej w podobnym czasie następowała implementacja tych przekazów już do środowiska informacyjnego. Dziękuję bardzo.